Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak już po tytule widzicie, przychodzę do Was z prezentacją Modern Witch Tarot. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na tę talię. Tę talię dostałam. Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Wam również zwrócić na pewne społeczne czynniki tutaj Waszą uwagę. Kochani, ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota. Numerologia, karty anielskie, wyrocznie, rytuały również nie są mi obce. Na mojej stronie znajdziecie więcej informacji o mnie, również możliwość umówienia się na sesje online indywidualne, ale również mam inne formy usług, które jeśli Was interesują, to zapraszam. Tu macie informacje na temat kursu Tarota w formie wideo, wykupujecie dostęp do tego. Co w nim jest zawarte, również jest do Waszej dyspozycji informacji na mojej stronie. A dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować ów talię. Ta talia najprawdopodobniej również będzie w języku polskim, zatem obserwujcie informacje, bo będę Wam też o tym pewnie mówiła, gdyby ona się pojawiła. Jeśli Wam się podoba to, co robię, kliknijcie łapeczkę, zostawcie po sobie komentarz, czy Wam się podoba ta talia, czy też nie jest w Waszym, nazwijmy to, wyborze. Ja mam wrażenie, że ta talia może powielić sukces Tarota Światła i Cienia. Dajcie znać na dole, czy również się z tym zgadzacie. No i moi drodzy, ta talia jest takim ukłonem, myślę, w aspekt tego, co się właśnie wokół dzieje. Zobaczmy. Zobaczmy tę talię. Modern Witch Tarot. Pudełko jest twarde. Ono się prezentuje. Tu mamy kilka przykładowych kart. Wysuwane. W środku jest wytłoczone właśnie. A tutaj mamy miecze, buławy, kielichy, monety. Tutaj w środku również to jest w kontynuacji, a także w przewodniku, moi drodzy, mamy tutaj to w kontynuacji. Zatem pudełko jest wysuwane. Jeżeli chodzi o kwestię przewodnika, wszystko zaczęło się od dziesiątki mieczy, dlatego ta dziesiątka mieczy jest na okładce, ale co, gdzie i jak, to wszystko poczytacie sobie, gdy tę talię, jeśli Was zainteresuje, będziecie mieli w posiadaniu. Arkana wielkie są tu rozpisane, bo to jest wszystko właśnie pokazano, od czego to się zaczęło i dlaczego tak, a nie inaczej. Troszkę enigmatycznie mówię, ale nie chciałabym tutaj jakiegoś spoilera Wam wrzucić. Mamy tutaj mniejsze, wielkie arkana opisane ze zdjęciami, tak? I wszystkie wielkie arkana są w ten sposób opisane. Natomiast mniejsze arkana są tak wypunktowane i opisane, takie nazwijmy to najważniejsze informacje. Są też tutaj, moi drodzy, jak pracować z kartami, również są opisane rozkłady. Także tutaj też jesteście prowadzeni. Książeczka jest dosyć cienka, natomiast okładka jest bardzo, bardzo gruba. Same karty, one są raczej z tych śliskich, laminowanych i dosyć twardych. Trzeba się przyzwyczaić do tasowania. Mówimy o tej angielskiej wersji, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie wielkości, to one są troszkę węższe i niższe, jeżeli chodzi o kwestię Tarota Światła i Cienia. Jeżeli chodzi o kwestię samej talii, jest to talia na kanwie Ridera White'a i ta talia może też Was w jakiś tam sposób zaciekawić, natomiast też przybliżyć do samej klasyki. Talia jest bardzo kolorowa, ma mocne, gdzieś tam zaznaczone akcenty kolorystyczne. Ciekawą kreską jest namalowana. Jeżeli Wam się styl podoba, grafiki, to może ta talia Was co najmniej zaciekawić. Jest ona też troszeczkę inna niż taka tradycyjna w przekazie, obrazie, ale co, gdzie i jak, to zobaczycie z czasem. Ja tego tutaj Wam nie będę naznaczać, natomiast myślę, że te informacje sami zobaczycie. Dobrze, kochani, dwójka kielichów mamy w obrazie, w przekazie, który się tutaj dla Was rysuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię dwójki kielichów, mamy tutaj spotkanie i tak jakby one się chciały wymienić, zobaczcie, tymi kielichami, tak? Taka symbioza mi się tutaj kojarzy. No, karta wisielca, mamy tutaj kartę świata,
mamy kartę gwiazdy. Czy wiecie, dlaczego tak to wygląda? Skąd jest właśnie takie połączenie? To tę kwestię daję Wam pod zagadnienie. Karta maga to jest właśnie karta tutaj właśnie z tytułowa pudełka. I teraz tak, karta dziewiątki buław prezentuje się w ten sposób: giermek buław, karta sprawiedliwości. Mamy tutaj szóstkę kielichów, królowa buław, nie wiem czy wiecie, ale sama w sobie również jest czarownicą. Być może właśnie stąd ten kot na obrazie. I teraz tak, jest tu czwórka buław. Karta Słońca, karta ósemki pentakli. Zobaczcie, jak ta osoba szlifuje, niby już tyle tego ma, a jeszcze udoskonala. Karta Rycerza Mieczy, mamy tutaj kartę Kapłanki, As Kielichów, karta Króla Buław. Karta Księżyca. Bardzo ciekawie, moim zdaniem, ona jest tutaj zaprezentowana. Wielokrotnie w moich interpretacjach możecie usłyszeć, że karta księżyca to są lęki i obawy, które mamy w głowie, które się nie realizują. Zobaczcie, one mają maski, tak? Które się tu zarysowały, czyli one to mają nałożone, czyli tak jakby nie jest to czymś, one nie są takie, tylko to wytwarza obraz i zobaczcie, co tu jest z tyłu, ale one idą od tego, tak? I teraz tak, mamy tutaj króla mieczy, mamy tutaj siódemkę pentakli, zobaczcie, jak ładnie ona tu jest zaprezentowana, jeżeli chodzi o aspekt właśnie tej cierpliwości, tak? Siedzi z tą konewką i czeka, i czeka. Mamy tutaj szóstkę pentakli, jako dary, jako prezenty. W ten sposób ona jest tutaj zaprezentowana. Piątka pentakli. Karta śmierci. Karta asa pentakli. Mamy tutaj siódemkę mieczy. I zobaczcie, piątka mieczy. Ta osoba jest sama na polu bitwy. Widzicie to? Czwórka mieczy, as buław, karta diabła, trójka kielichów, królowa kielichów, wieża, dziewiątka mieczy, rycerz kielichów, trójka buław, karta kochanków, rydwan, dziesiątka buław, król pentakli. Tutaj szczegóły mają znaczenie, moi drodzy. Królowa pentakli, fajne do oznaczenia, określania również pory roku tutaj i czasu realizacji. Mamy tutaj rycerza pentakli, mamy tutaj giermka pentakli. Bardzo fajnie jest tu to wielopokoleniowość pokazana. Ósemka mieczy, królowa mieczy, dziesiątka mieczy. Mamy tutaj dwójkę pentakli, szóstkę mieczy, trójkę mieczy, dwójkę mieczy, asa mieczy. Zobaczcie, trójka pentakli, a jak jest ciekawie zaznaczona, karta koła fortuny. Tutaj mamy tę kartę wstępną. Giermek mieczy też jest ciekawie tutaj zaznaczone. Takie trochę bujanie w chmurach, mam wrażenie. Siódemka buław, i tu jest bardzo fajnie ta karta pokazana. Ja sama przeciwko wszystkiemu. Szóstka buław, i tu piątka buław, widzicie, między wszystkimi, ze wszystkimi. Mam konkurencję, tak? Karta czwórki pentakli, karta pustelnika, która również jest tutaj właśnie na pudełku. Mamy tutaj czwórkę kielichów. Ciekawie jest zaprezentowana ta talia. Bardzo, bardzo ciekawie. Karta dziewiątki kielichów, karta giermka kielichów, karta dziesiątki kielichów, zwróćcie uwagę na konfigurację. Karta ósemki kielichów, ona już jest za tym, już to ma za sobą. Karta piątki kielichów, karta siły, pięknie zaprezentowana, siódemka kielichów.
Król kielichów. Mamy tutaj równowagę, mamy tutaj odrodzenie, dwójkę buław, obserwacja. Obserwuję i zaraz chyba zadzwoni, jak myślicie? Dziewiątka pentakli. Tam czekała z konewką, a tutaj już plony zbieramy. Karta cesarza, karta cesarzowej, kapłana. Mamy tutaj ósemkę buław, karta głupca. I zobaczcie. Widzicie? Specjalnie tu zostawiłam. I karta rycerza buław. Dziesiątka mieczy jest w dwóch wersjach. Co gdzie, jak oczywiście będziecie wiedzieli, zaglądając tutaj. Dajcie znać, bardzo proszę, moi drodzy, jak Wam się ta talia podoba. Mnie ona bardzo zaintrygowała, spodobała się. Mam, ja już to gdzieś tam mówiłam, że ta talia może być nośnikiem takim zainteresowania, jak była właśnie tarota światła i cienia. Czy Wy też tak uważacie? Dajcie bardzo proszę znać w komentarzu, subskrybujcie, zostańcie oczywiście ze mną na dłużej, bo nie tylko prezentacja, ale horoskop. I nie tylko na kanale, tutaj dla Was są realizowane. Dobrego dnia Wam życzę, całuję i pa, pa!